Witam serdecznie. Zapowiedziany film o Astynax Mexicanus. No, cieszę się, że wreszcie udało mi się go nagrać. W końcu moje ryby mają swoje akwarium. Jak widać, jeszcze są dość młode, ponieważ te rybki zazwyczaj dorastają do 7,5 cm, 8 cm. Ale potrafią też dorosnąć do większych rozmiarów, nawet do 12. A spotkałem się z opracowaniem, że do 15 cm. Rybki pochodzą z Meksyku. Zostały odkryte w jaskini San Paulo Potosi. Tak, San Paulo Potosi. Przepraszam, San Luis Potosi. Natomiast obecnie odkryto, że występują także w jaskiniach w Ameryce oraz w Argentynie. W Ameryce to w Stanach, w Teksasie i w Nowym Meksyku. Co ciekawe, te ryby, oczywiście są to ryby jaskiniowe, więc praktycznie pozbawione są oczu. Natomiast ten gatunek ma jakby dwie formy swoje, czy też jakby nazwać dwie rasy, bardzo odmienne. Część ryb żyje na powierzchni, jest dość rozpowszechniona. Od Rio Negro w Argentynie po Meksyk, no to znaczy po Nowy Meksyk w Stanach Zjednoczonych i Teksas. Rybki, które żyją na powierzchni, wyglądają bardzo podobnie. Różnica jest taka, że tutaj gdzie widać kręgosłup u nich, biegnie ciemniejsza linia i mają taki srebrny czy też błyszczący rąb na przypłetwie ogonowej. No oczywiście normalnie widzą. Ze względu na szerokie rozpowszechnienie ta rybka ma aż 14 synonimów. I jeżeli chodzi o tą formę jaskiniową, głębinową, no to nazywa się Astyanax Mexicanus. A ta forma powierzchniowa nazywa się Astyanax fasciatus. No i też ze względu na rozpowszechnienie właśnie powstało szereg synonimów, bo odkrywcy w różnych regionach Ameryki Południowej różnie nazywali tą rybę. Niesamowita. Nie Ameryki Południowej, tylko przepraszam, Ameryki Środkowej. Ten sam błąd popełniłem w poprzednim odcinku. No ale w Ameryce Południowej też żyją, także w sumie, no, tak jak mówię, ryba bardzo rozpowszechniona. Jeżeli chodzi o wymagania temperaturowe, no, stosunkowo ciepłą wodę lubię jak na ryby jaskiniowe, bo literatura mówi o temperaturze między 20 a 24 stopnie. Spotkałem się też z opracowaniami 18 stopni, więc tutaj jest 18 stopni. Jeśli chodzi o twardość wody, no to do 30 pH, zresztą to jest zrozumiałe, bo no, ten wapień jaskiniowy, znaczy no, ten kalcyt, który jest w jaskiniach, on się rozpuszcza, no, czyli jako skała wapień się rozpuszcza, no i zatwardza wodę. Jeżeli chodzi o pH, to między 7 a 7,5. Przypuszczam, że może też dochodzi do 8 to pH. No ale generalnie podają 7, 7,5. Z tego co przeglądałem literaturę, to wszyscy spisują od siebie, więc no ciężko znaleźć jakieś wiadomości, że byłyby inne od tych, które są ogólnie takie dostępne. Jeżeli chodzi o rozród tych ryb, no to on
dochodzi do niego w temperaturze 24 stopni. No i woda wtedy jest miękka, bo GH powinno wynosić około 80. Czyli przypuszczam, że to w jakiejś porze deszczowej się odbywa, jest ciepło, jest dużo opadów, no i woda się wysładza, przy okazji podnosi temperatura. No tak sobie to jakoś tłumaczę. W każdym razie ryby są dość płodne. Samica jest w stanie kilkaset jaj złożyć. Przynajmniej tak wyczytałem. No i poza tym ryby są kanibalami, więc prowadząc tarło, no to trzeba zrobić to w zbiorniku bez podłoża. Dać jakąś siatkę, żeby ryby nie mogły dostać się do tej ikry, ponieważ ją wyjedzą. Ikra rozwija się około 2 dni. Po tych 2 dniach młode zaczynają się wylęgać. No a po 5 dniach już pływają. Podobno po 3-4 miesiącach mogą być już dojrzałe płciowo, także dość szybko rosną. Co ciekawe, młode ryby mają oczy, w odróżnieniu od rodziców. Oczy stopniowo zanikają w trakcie rozwoju. I o ile one nie zanikają całkowicie, one zarastają jakby taką błoną. Jak się przyjrzeć, niektóre rybki mają taką małą dziurkę jeszcze tam, w tym miejscu, gdzie powinno być oko, więc ta błona nie zarosła całkowicie tego oka. Ono tam pod spodem jest. Nie wiem, czy jest możliwa transformacja z takiej ryby jaskiniowej do ryby powierzchniowej. To bardzo ciekawe w ogóle, że może występować tak w dwóch różnych formach. Kiedyś czytałem artykuł o mieszańcach tych ryb z tą formą powierzchniową i mieszańce normalnie żyją na powierzchni, mają oczy, aczkolwiek mają te oczy mniejsze. No i generalnie raczej trzymają się miejsc zacienionych. Też jest ciekawostka. Nie mogłem teraz niestety dotrzeć do tego artykułu, przygotowując ten filmik, więc to jest tam no, parę rzeczy, które zapamiętałem, bo to czytałem kilka lat temu, już nie pamiętam właśnie niestety gdzie. Tak jak mówię, no, jakieś takie szczegółowe informacje trudno znaleźć. Bardzo ciekawa, fascynująca rybka. Od bardzo dawna chciałem je posiadać. Dam im teraz karmę, zobaczymy, czy zaczną żerować. No, to jest ich ulubiona karma. Momentalnie ją wyczuwają. No, ze względu na brak zmysłu wzroku, ryby są skazane na inne zmysły. W związku z tym bardzo dobrze mają rozwiniętą linię boczną. Wyczuwają na przykład ruch swoich ofiar. Generalnie no, to są ryby bardzo żarłoczne. Trudno się dziwić, bo no, żyjąc w jaskini ciężko napotkać na jakiś pokarm, więc jak już się go znajdzie, to trzeba go bardzo szybko zjeść. Więc ryby żarują dość intensywnie, jak to możecie zauważyć. No i karma, z tego co zauważyłem, powinna być aromatyczna. Ja daję bug bites, czyli taką karmę opartą na owadach. To jest produkowane przez chyba Fruwal to produkuje. To możecie sobie sprawdzić. Bug bites. To jest produkowana karma z takich much amazońskich. One się nazywają czarne muchy żołnierki. No i szereg zwierząt żywi się tymi muchami. Bardzo są tam powszechne.
Można kupić sobie nawet suszone takie muchy. Mam gdzieś tam kilogram. Jest plan, żeby zrobić z nich karmę dla ryb jakąś w postaci tabletek. No ale póki co leżą i śmierdzą. No trzeba przyznać, że ta karma naprawdę jest aromatyczna i cuchnie potwornie. Ale ryby ją uwielbiają. No i dla takich ryb jak te to jest idealna. Dla nas też dobrą stroną tej karmy jest to, że nie są to żadne płatki, które gdzieś tam nam będą leżeć w jakichś zakamarach. Jest to granulat akurat wielkością sam raz dla ryb, żeby go połknęły. No i w związku z tym ewentualne resztki, które zostają, łatwo jest później usunąć. Rzecz właśnie, której się tutaj boję, to jest to, żeby mi w tym piasku się nie gromadziły jakieś odpady, żeby nie tworzyły się strefy beztlenowe. No myślę, że trzeba będzie go co jakiś czas wymienić po prostu zwyczajnie, to nie jest jakiś koszt specjalnie duży. Poza tym później po wypłukaniu i wygotowaniu można go z powrotem użyć przecież. Albo go użyję w czymś innym. No, jak widać, od razu się zaaklimatyzowały. Ryby na początku, po wpuszczeniu do zbiornika, dość charakterystycznie pływają. Takimi skokami. Nie znałem jeszcze otoczenia. Myślę, że no, o ile linia boczna no, służy im do wykrywania jakiegoś ruchu obok, ryby są w stanie nawet wykryć impulsy, które przepływają przez mięśnie innych ryb obok. Natomiast no, jakieś stałe przedmioty, jak one wykrywają, ja myślę, że mają jakiś rodzaj narządu elektrycznego, jakiegoś zmysłu elektrycznego i w ten sposób się orientują, jeżeli chodzi o przedmioty. Bo o ile spotkałem się z pisami, że ryby mogą się rozbijać o jakieś elementy akwarium, żeby tam za dużo nie było i tak dalej. Osobiście no, mam te ryby przez miesiąc już. Wcześniej były w akwarium, gdzie były rośliny i nie zaobserwowałem nigdy, żeby się gdzieś rozbijały o coś. No mówię, pierwszy dzień, tak samo było właśnie jak wpuszczałem do tamtego akwarium. Pierwszy dzień jest taki, że ryby muszą się zapoznać ze swoim terenem. No i no tutaj mimo wszystko też starałem się za dużo nie dawać tej scenerii. Z tego względu, że po pierwsze no, kiedyś bawiłem się w taternictwo jaskiniowe, chodziłem po jaskiniach. Głównie po jaskiniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Sporo też chodziłem po kopalniach. No i generalnie chodząc po jaskiniach i interesując się tym tematem, no widziałem, jak mniej więcej wygląda takie środowisko. Tak jak wspominałem w wcześniejszym filmiku, no raczej pominąwszy cenoty, to no właśnie te systemy jaskiniowe, które są w Ameryce Środkowej, to raczej nacieków nie ma w takich aktywnych korytarzach. Też zastanawiałem się, jaki ruch wody powinienem ustawić tym rybom, ale doszedłem do wniosku, no, że muszą żyć w podziemnych rzekach. Tam jednak jest ruch wody i wbrew pozorom może być ten ruch wody dość spory, ale myślę, że raczej takie ryby unikają miejsc o nadmiernym ruchu wody, no ze względu na to, że no, nie widzą. Więc myślę, że trzymają się raczej stref, gdzie ten ruch jest mniejszy. No i tutaj mają ruch, ale niezbyt duży. Myślę, że taki w sam raz. Tam na powierzchni jeszcze jakieś paprochy są, to widać ten ruch. Poczekam do lata i spróbujemy tutaj podnieść temperaturę. Zobaczymy, co się stanie. Z tego, co czytałem na temat rozmnażania, no to ikra i narybek jest niezwykle wrażliwy na światło, więc zbiornik musi być całkowicie zacieniony. Czyli podobnie jak w przypadku rozmnażania neonów, w ciemności musi być ten narybek i ikra.
Dość zgodne ryby, jak widać jest to ryba stadna, więc lepiej sobie kupić więcej niż mniej. Ja kupiłem akurat 9, tu jest teraz 8, dziewiąta ryba mi się schowała. Nie chciałem demolować zbiornika, bo wpłynęła w taki największy gąszcz. Teraz siedzi tam, bo ją wystraszyłem. Trochę dałem ciała, ale nie chciałem jej zgnieść czy coś w tym stylu. No i uciekła mi praktycznie z siatki. Poczekam dzień, dwa i wypłynie, to ją tutaj dołożę. Cieszy mnie, że tak ładnie zareagowały na wpuszczenie. Tak jakby tu już od dłuższego czasu siedziały. Naprawdę ten proces aklimatyzacji tutaj był bardzo szybki. No przypuszczam, że to wynika właśnie też z ubogości dekoracji. No nie ma też roślin, nie ma gąszczu. Więc na pewno nic nie zakłóca im tych sygnałów, które odbierają swoimi zmysłami linią boczną. I przypuszczam, to jest moje przypuszczenie, że mają jakiś rodzaj zmysłu elektrycznego, że potrafią jednak jakieś pole wytworzyć albo odbierać jakieś pole elektryczne od przedmiotów, bo naprawdę nigdy nie zaobserwowałem, no, mam je dopiero miesiąc, co prawda, ale nigdy nie zaobserwowałem, żeby ryby się o coś rozbijały albo, nie wiem, zdarzały się z czymś. No to jest przeciekawe u nich. Dobrze się komponują z tym światłem w zbiorniku. To mnie cieszy. Nie grupują się w jakichś miejscach ciemniejszych, jaśniejszych. Jest im obojętne z tego, co widzę. Także jeżeli chodzi o światło, to stawię tak, jak jest. Cofnę może. No, tak wygląda zbiornik sobie. Ciekawy jestem, czy będą pływać po całym zbiorniku. Chodzi mi o jego objętość. Czy będą się trzymać raczej dna. Tutaj nie znalazłem żadnych informacji na temat preferencji ryb co do strefy akwarium. Z tego, co zaobserwowałem w wcześniejszym zbiorniku, to jednak trzymają się bardziej przy dnie. Więc przypuszczam, że to jest typowe dla nich. No ale zobaczymy tutaj, jak będzie. O, zobaczcie, tam ryba sobie wpłynęła i sobie wypływa bez problemu. Jak ona tam się odnalazła? No, na pewno muszą mieć bardzo dobrze rozwiniętą pamięć. O, teraz zderzyła się z tym tutaj, stalagmitem. Tak. W każdym razie na pewno mają bardzo dobrze rozwiniętą pamięć, bo muszą wiedzieć, gdzie co jest. Na pewno orientują się na tej zasadzie, że tworzą sobie jakiś obraz 3D w swojej głowie, wiedzą, że tu jest to, a tam jest tamto. Takie jaskinie to środowisko przecież się nie zmienia za bardzo. No, ciekawy jestem, jak tutaj będzie w tym akwarium. Zobaczymy też, jak duże urosną. No, chciałbym, żeby urosły chociaż do tych 7,5 cm. Nie wiem, jak długo byłem tam u Tillmana. On nie trzymał w dużo mniejszym akwarium, bo to była tak właśnie 60 na 30. Nie wiem, jak długo tam byłem, bo jak było już tam bardzo długo, to po prostu skarłowaciały w tym akwarium. Więc nie umiem powiedzieć, jak stare są te ryby, czy to są ryby z odłowów, czy to są ryby już rozmnożone. No, tych ryb raczej nie za często można się spodziewać w sklepie zoologicznym. Jest to jakiś rarytas. No, ogólnie, jeżeli chodzi o karystykę, no to ryba nie przedstawia sobie zbyt wiele ciekawego. Typowy dla kąsaczowaty kształt ciała. Aha, nie powiedziałem jeszcze o tym, chyba że
formę głębinową tego Astyanax nazywa się ślepczykiem, natomiast formę powierzchniową nazywa się lustrzeniem. I tak właśnie powierzchniowa forma to lustrzeń meksykański, a forma głębinowa, jaskiniowa to ślepczyk meksykański, albo też ślepczyk jaskiniowy. No, naprawdę widzę, że będzie chyba tutaj dobrze. Widzę, że idealnie trafiłem z warunkami. No fajnie by było w lecie je rozmnożyć. Zobaczymy, czy się uda. I czy wychowa młode, jak jest w norze. Ale myślę, że powinno być dobrze. Trochę za jasno mi się zrobiło. O, jest. Ok. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No muszę wam powiedzieć, że jest to ryba mojego dzieciństwa. Zawsze o niej marzyłem. Odkąd pierwszy raz przeczytałem o nich, zawsze to było takie nieosiągalne, akwarystyczne marzenie tego typu ryby. Dodatkowo, no, związane jest to z moją pasją do jaskiń. Jak wspomniałem, lubię też chodzić po kopalniach. Studiowałem kiedyś geologię złóż, także kocham minerały, skały, jaskinie, kopalnie, ogólnie dobrze się czuję pod ziemią. No i zawsze chciałem tego typu ryby, ale no widziałem ją ze 2-3 razy, co prawda, do kupienia, ale nigdy wtedy nie miałem ani miejsca na takie akwarium, ani jakichś tam możliwości ku temu. A z kolei jak miałem możliwości, to nie było dostępnych ryb. No teraz, odkąd hoduję ryby w Niemczech, to będzie jakieś od 7-8 lat. Kanał na YouTube jest od lat chyba 5 ponad. No to będzie koło, no, między 7-8 lat, jak hoduję ryby tutaj w Niemczech na powrót. No to pierwszy raz je właśnie spotkałem u Tillmana. No i jak tylko je tam zobaczyłem, to wiedziałem, że będę je chciał, no ale trzeba było najpierw przygotować jakiś zbiornik, żeby je przetrzymać na kwarantannie. No i też trzeba było pomyśleć, gdzie zbudować dla nich docelowy zbiornik. No i wreszcie są. No to mnie bardzo cieszy, naprawdę mnie to cieszy. No wiadomo, jestem jak dziecko, bo mam zachcianki swoje. I mały chłopczyk chciałby zabawkę nową. Oczywiście zwierząt nie traktuję jako zabawki, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. No mam je wreszcie. Dużo zajęło mi to czasu, ale kto jest cierpliwy, ten jest zawsze nagrodzony. Odpowiednia cierpliwość i odpowiedni potencjał pracy, energii włożonej. No i w końcu karma wraca. Tym razem wróciłam bardzo fajnie, bo mam w końcu te ryby. No, tak mi się wydaje, że one będą właśnie raczej siedzieć tak przy dnie sobie. Powyżej elementów dna. A jeszcze się okaże. Dzisiaj są tu pierwszy dzień. Bardzo ciekawe zwierzęta do obserwacji. Teraz wypadałoby pójść za ciosem i zdobyć coś innego jeszcze, jaskiniowego. No, w ciekawych czasach żyjemy. I wiem, że no, są możliwe do zdobycia takie ekstremalne zwierzęta, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jednak takie zwierzęta nie występują masowo i po co, tak jak wspomniałem w odcinku o Micropis brachyurus, że lepiej sobie odpuścić takie zwierzęta, takie ryby, bo no, im jest najlepiej tam właśnie w swoich warunkach naturalnych, do nich są przystosowane i tam będą się najlepiej rozwijać.
Natomiast wiem, że są takie ryby dostępne. Różne, przedziwne. Póki co jest no, cudownie, że udało mi się je zdobyć. Nie mogę się nacieszyć widokiem teraz tutaj w tym zbiorniku. Długa, długa droga, no ale w końcu no, człowiek osiągnął to, co chciał. Dlatego no, zachęcam Was do tego, żebyście sami też pracowali nad swoimi akwariami, swoimi fish roomami. Wszystko da się zrobić, tylko no, to wymaga chęci, pracy i no, determinacji. Nie można się zrażać. I w końcu człowiek osiągnie swoje. O, naprawdę są świetne. Muszę wymyślić, jak najlepiej je filmować, bo przy zbyt dużym zbliżeniu to aparat niestety traci ostrość. Teraz nawet całkiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na filmie. Bo mój telefon, widzę, przekłamuje kolory. Natomiast, może inaczej, ekran przekłamuje kolory, bo kamera nagrywa trochę inaczej. Tutaj na przykład widzę, że jest niebieskie, natomiast jak oglądałem film, który już widzieliście, to rzeczywiście ten odcień był taki seledynowy, jak powinien być. Więc zobaczymy, jak teraz będzie. Przeciekawy behawior ma ta rybka. To jest jej największa zaleta. Wielka ciekawostka akwarystyczna. No, ciekawe jest to, że człowiek jest dzieckiem, ma swoje pierwsze akwaria, marzy o jakichś tam rybach. No i właśnie myśli sobie, o, ale by było fajnie takie ryby zdobyć. Ale wydaje mu się to całkowitą abstrakcją. Jeszcze w tamtych czasach, kiedy za komuny byłem dzieckiem, to nic nigdzie nie było. Powoli do tego idzie, że z powrotem nic nie będzie. Ale wtedy naprawdę nic nie było. I jeżeli chodzi o dostępność gatunków ryb zoologicznych, to w ogóle już zapomnijcie. I to były takie moje marzenia akwarystyczne wtedy. No i prawie 40 lat później, no człowiek ma to, o czym marzył wtedy. Więc no, nie wiem, czy polecać wam ten rodzaj determinacji, żeby dziesiątkami lat się upierać na coś i dążyć do tego. Ale myślę, że no to procentuje, że człowiek naprawdę na czymś się skupi. Bo takie lelum po lelum, trochę tego, trochę tamtego, to no nigdy nie jest się dobrym w niczym. I niczego się tak naprawdę nie osiąga. No, to takie trochę przypieczętowanie mojego hobby. Są naprawdę świetne. No mam nadzieję, że je rozmnożę. Zobaczymy, jak to się uda. Czad po prostu. No, to akwarium naprawdę fajnie wygląda teraz. Rybki są też nazywane małymi kanibalami. No, ze względu na to właśnie, że wyżerają własną ikrę i są niemiłosierne dla swojego narybku. Ale no, zrobię wszystko, żeby je rozmnożyć. Myślę, że będą naprawdę dobrze się tutaj czuły. Zobaczymy, jak uda się gdzieś zdobyć jeszcze parę sztuk, to bym dokupił chętnie. A myślę tak, jakby było z 15-16 sztuk, to byłoby wystarczająco na ten zbiornik. Nie wiem jeszcze, jak rozróżnić płeć u nich.
No, samice powinny być nieco bardziej okrągłe, jak to u wszystkich bystrzyków. No zobaczymy, no tak jak mówię, one są jeszcze małe. No 7,5 cm, no, to tutaj te ryby mają 4,5 cm, więc jeszcze trochę urosną. O, widzę, że zaczynałem sobie robić wycieczki. No to może nie będą siedzieć cały czas przednie. Zobaczymy za tydzień, jak to będzie wyglądać. Ale widzę, że już zacząłem pływać po całym. No, to będzie fajnie. No, jest 30 minut. Myślę, że to tyle. Biorę się dalej za robotę, bo trzeba z tym akwarium dla tych lorek dzisiaj skończyć, żeby sobie się ustabilizowało przez tydzień. Zobaczymy, za tydzień zmienię wodę, jak będzie mi się podobać, to spuszczę lorki. Będzie okazja też, żeby zrobić dodatkowy filmik. Także być może w przyszłym tygodniu też będzie dobrze, bo może się dwa filmy ukażą. No trochę się dzieje, więc mam materiał, żeby coś tam pokazać ciekawego. No bo zazwyczaj to przecież robię to samo, karmię, zmieniam wodę. Nie wiem, czy jest sens robić takich filmów, gdzie robię całkiem te same rzeczy za każdym razem. No, mnie by się to wydawało nudne przynajmniej. Zastanawiam się, jak w tym roku wzbogacić tą warstwę merytoryczną kanału. Bo póki co, no to tak prowadzę go na zasadzie bloga, ale cały czas chciałbym coś więcej. Postaram się jakoś zmusić poczytać o tych prawach autorskich. Na jakiej zasadzie mogę wykorzystywać jakieś fragmenty cudzych nagrań, czy też cudze zdjęcia. Nie chcę mieć później kłopotów z YouTube, żeby mi te filmy blokowali. Tak jak mówię, no ja tam niewiele mam z tych reklam. Są jakieś tam śmieszne pieniądze, raz na kwartał coś tam z tego mogę kupić. Natomiast no, chciałbym przyciągnąć większą rzeszę ludzi, no i ogólnie chciałbym promować w jakiś sposób akwarystykę, nowe gatunki, ogólniejszą taką wiedzę o akwarystyce, szerszą, chciałem powiedzieć, wiedzę o akwarystyce, jakieś ciekawostki, z którymi się spotykam. Bo z jednej strony no, wzbogacę kanał, z drugiej strony ja się wtedy więcej uczę, bo też mam jakiś tam drog, żeby się uczyć, żeby czytać, przeglądać, to zawsze zostaje w głowie, przynajmniej jakaś tam część tego. Człowiek wie, gdzie, w którym kościele dzwony biją, także później można znaleźć jakieś dalsze informacje. No i to byłoby fajne. Też myślałem nad tym, żeby zrobić coś na zasadzie atlasu ryb, zaprezentować powiedzmy, że najciekawsze gatunki z każdej rodziny. To też mogłaby być całkiem niezła seria, dość długa. Trzeba by się zastanowić, jak szczegółowo by to robić. No, na pewno nie będę omawiał każdego gatunku z osobna, ale no, rodzina. Po rodzinie można by spróbować coś takiego zrobić. Dlatego mówię, no chciałbym to zrobić na tyle z głową, żebym później nie miał kłopotów, że będą blokować filmy. No bo będzie praca na marne. A tak wy skorzystacie, bo zobaczycie coś nowego na kanale, a ja skorzystam, bo przy okazji moja wiedza wzrośnie. No bo będę przygotowywał materiały, więc automatycznie no, człowiek się uczy. A uczyć się trzeba cały czas, bo jeżeli człowiek stanie w miejscu, to się cofa. A naprawdę, jeżeli coś was interesuje, to może być cokolwiek, znaczki, nie wiem, pudełka od zapałek, monety, ryby, samoloty składane, no cokolwiek. Macie hobby, to idźcie na całość po prostu.
Trzeba zrobić coś dla siebie w życiu też. Nie tylko pracą człowiek żyje, nie tylko obowiązkami i rodziną. Trzeba być czasem egoistą i coś dla siebie zrobić. No i jeżeli mam jakieś hobby, to trzeba iść w temat. Kurczę, jak się rozpłynęły. Najadły się i zaczęły naprawdę intensywnie pływać. Może to też kwestia tego, że podniosłem im temperaturę. Początkowo tutaj było 16 stopni, ale zdecydowałem, że podniosę do tych 18. Je ożywiło, bo widzę, że grzałka się już wyłączyła. Ależ widoki, kurczę. No, chyba skoczę sobie po piwko zaraz do domu i sobie tutaj posiedzę chwilę, bo coraz ciekawiej się dzieje. Świetne. Ale czad. No, to jest jazda, kurczę. Aż mi się łezka wokół zakręciła. Czasem się potrafię wzruszyć. Tak jak sobie to wyobrażałem kiedyś. Ale czad. W moim wieku to już nawet jest lepsze niż seks, powiem wam. No, ale. No, jeszcze tak źle może nie jest ze mną, ale. Coś w tym jest. Kurczę. Super. Dobra. Idę po piwo, popodniecam się w samotności widokiem. Na dzisiaj to tyle. Oczywiście będę robił kolejne filmy. Zobaczcie, jak się rozwija zbiornik, jak się ryby czują. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na przyszły weekend filmowy. Cześć.